Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Super Mario Advance 3 Yoshi's Island. Dotarliśmy do ulubionej rzeki Małp, co mnie wcale nie cieszy, bo oznacza, że będzie ich tu tysiące. Znając życie. Przecież jak na razie na to nie wygląda. No i to. To bym się złapał. Widzieliście to, prawda? Chciałem kulturalnie przeskoczyć, a tam... Niespodzianka! Kwiatek krwisią tuż pod nami. Jak na razie nie widzę żadnych większych trudności w niezdobywaniu punktów. O, taka pro! Miałem ma szczęścia. I co ja mam z tobą zrobić? Dobra. Tylko spokojnie. Gimme. Dobra. Nie. Dwa. Trzy. Trochę mi się to tutaj nie podoba. Dosyć często takich słupach znajdują się czerwone monety, a tego chciałbym uniknąć. Jeszcze nie przejdę. Dobra. O, dobra. Muszę to skoczyć na górę. Na świętego spokoju zgarnąć pierścień. Nie widzi mi się powtarzanie całego etapu, tylko dlatego, że... O, patrzcie, zrobiłem jeden mały błąd i już jestem skazany na porażkę. Koniec etapu jest na tyle blisko? Nope. To było zbyt optymistyczne podejście. Dlatego... O! Sznak! O takiej głupiej wpadce mówiłem chociażby. Jest to chyba jeden... Zresztą jest chyba jedyny przeciwnik, który jest w stanie nas zabić natychmiast. No, pożerając nas siłą rzeczy. No. Dlatego nie lubię plansz świata trzeciego. Bo są pełne tak irytujących przeszkadzajek jak tam właśnie. Dobra. Spokojnie, bez nerwów. Bez nerwów! Dajesz. Ła? Nie. Cholera. Nie dam się znowu pożreć. No i patrzcie, nawet jest okolo się robić na koniec etapu. A propos końca etapu. To się daleko. Trzy. Dwa. Jeden. Zero. I powoli zbliżamy się siłą rzeczy do końca świata trzeciego. W tej chwili, o ile dobrze kojarzę, wchodzimy już do zamku. To oznacza, że po przejściu zamku tak naprawdę połowa gry będzie za nami. Co gorsze, ta prostsza połowa. Nie, to wcale nie motywuje.